No tak, a ja przez cały czas myślę, który to przespał. Dokąd to niesiesz? Ale co, proszę pana? Co? To mięso. Ale to nie jest mięso, to są odpadki. Widzę, że to są odpadki. Komu to dajesz? Ale komu miałbym to dawać? Więc dokąd to niesiesz? Do śmietnika. Ty, kurwiu jeden! Jesteś za głupi na to, żeby mnie oszukiwać. Ale naprawdę, proszę pana, komu miałbym to dawać? Zawsze tam wynoszę. Chcesz powiedzieć, że zawsze wyrzucasz to mięso do śmietnika? Chryste, panie, trzymajcie mnie. Ile razy tu już byłeś? 5, może 6. I nikt nie powiedział ci, co masz z tym robić? Fritz! On to sobie po prostu przez cały czas wyrzuca do śmietnika. Pokaż mu, co się z tym robi, bo jeżeli ja tutaj zostanę, to... Ja go chyba zabiję. Przez pół roku będę ci ściągał po 10 zł. No, to i tak tanio będzie ci. Ty bałwanie, tyś to naprawdę wyrzucał? A co z tym miałem robić? Jak to co? Dawaj to tutaj. No ładuj tutaj. Więcej, ile tylko wyjdzie. A co się z tego robi? Jak to co? A jak myślisz, czego się robi siekane kotlety? No kręć. U nas nim się co wyrzuci, sprzeda się 4 razy. No kręć, kręć! Romek, chcę ci coś powiedzieć. Przenieśliby mnie na salę, ale muszę na swoje miejsce wyuczyć kogoś sprytnego do bufetu. A dzisiaj mnie pytali, kogo bym proponował. To powiedziałem, że ciebie. Ty, więc... Fritz, nie wiesz, jak się ona nazywa? Zośka, ona zawsze wyśpiewuje. No i co ty na to? No, no. Ale musiałby się uwijać. I to piorunem. Jak ci powiedzą, cinzano z lodu, to musi być piorunem. Jak ci powiedzą, 6 małych piw, w tym jedno bez piany, to też musi być. Ale co ty na to, Romek? Nie wiem, według mnie on się do tego nie nadaje. Nie ma nawet koszuli, ani butów, ani ubrań. To będzie miał. I zapamiętaj sobie, że nam się to 100-krotnie opłaci. Bo ten, któremu dałeś buty, zawsze dokona więcej niż ten, który już buty miał. Masz tutaj 50 zł. Boliczko, chodź na tutaj. To jedyne buty, jakie masz? Ale zimna woda. Tak, proszę pana. O, koszulę. Mam jeszcze jedną, ale tam... O, dobrze już, dobrze, dobrze. Masz tutaj 30 zł, kup sobie nową koszulę i buty. Od jutra przejdziesz do Fritza, do bufetu. Dziękuję bardzo. No idź. Dokąd idziesz? To Tacek już nie wróci. Dziękuję. No. I co? No ten! Panie pancerz, co to za porządki są? Zostawiłem u tego człowieka palto, zostawiłem kalosze i zostawiłem nowiutki kapelusz Borsalino. 80 zł! I teraz ja wychodzę i co on mi oddaje? Taka szmata. Tu nie można nic zostawić. Tu kradną. Wybaczy pan, panie redaktorze, nie teraz. Niech pan będzie spokojny, jeżeli go nie znajdzie, to odkupi panu nowy. Szukaliście wszędzie? Oczywiście, ale ktoś go musiał zabrać. A tutaj? Tam nikt nie daje rzeczy gości. Nie warto szukać, ale jeżeli pan dyrektor... Nie, zostańcie w szatni. Pan pozwoli, panie redaktorze. Thank you.
pan wybaczy, panie redaktorze, ale niech pan będzie spokojny, jutro odbierze pan kapelusz albo pieniądze, może pan na mnie polegać. Uszanowanie. Czyje to palto? Nie wiem. Stary znalazł w palcie bufetowego 4 puszki sardynek, no? Jak tak, to poleci, trzymam zakład. A swoją drogą to bezczelność tak grzebać po kieszeniach. Powinno się zgłosić do związku, przecież mamy jakiś honor, nie? Panie Grela, ile razy przychodzę do kuchni, to pan siedzi. Kto za pana obsługuje gości? Daję sobie radę, panie szefie. A wiesz pan, mam wrzody na żołądku i nie znoszę widoku głodnych ludzi. To niech się pan leczy. Może pański związek wyśle pana do Karlsbadu? Tu nie sanatorium, panie Grela. Panie Balcer, ten bezczyk śmierdzi. Panie Synajski, jeżeli ten bezczyk śmierdzi, to ja jeszcze dzisiaj otwieram kwiaciarnię. A niech pan to powie gościowi, a mnie niech pan da drugi bewsztyk. Raz bewsztyk, 2 razy kotlet. 2 razy kotlet. Ma pan szczęście. Panie Balcer, słyszał pan już? Szef wyrzucił bufetowego. Co? Za 4 puszki sardynek. Coś takiego. 2 razy rozpew zamawiam. Och, pan ma nowe buty. Będę w bufecie. Od jutra. Będę pomagał Frycowi. Nie. Naprawdę? To ja się bardzo cieszę. A co to jest? Nigdy nie widział pan bażantów? Widziałem, ale nie takie. A jakie? Żywe. A to się je? A jakże? U nas, jak się szło przez pole, to wylatywały z krzaków. U nas też. Zawsze tak pod jesień. Tutaj nawet człowiek nie wie, kiedy jest jesień. A ja dowiedziałem, że pani jest ze wsi. Co ty myślisz tej suki, synu jeden, co? Kto będzie dać ci czyścił tacki, co? Ale ja nie, ja już... Co? Ja już... Co? Proszę pana, ja już jestem w bufecie. W jakim bufecie? To dlaczego tam nie jesteś, co? No bo pan Albin powiedział, że dopiero jutro. Ja pytam pana Albina, wracaj do roboty i to szybko. No więc przymierze, nie krępuj się. Stary strasznie wpieprzony. Bufetowca wyrzucił, wykrzykiwał, że wszystkich powyrzuca, jeżeli jeszcze u kogo coś znajdzie. Wiesz, nie wiesz, gdzie mieszkają nasze podkuchenne? Na górze, na poddaszu, albo co? A nie jest, tak się pytam. Jedna mi coś wczoraj obiecała. A to nieważne. Pamiętaj o jednym. Stary najbardziej się wścieka, kiedy dwoje z personelu zaczyna ze sobą chodzić. Zwykle jedno wyrzuca. A dlaczego mi to mówisz? No co mnie to obchodzi? To wybacz. Wybiera? Czym tu wybiera? Kogo szukasz? A, taką jedną z kuchni. Którą? Zośkę. Ona ma wolne. Poszła do kina.